Ale taki sam problem jest troszeczkę z Wojciechem Cejrowskim, który wprawdzie, bo ja nawet wywołałem pewną dyskusję, bo tam tradycyjnie on się odniósł do Korwina i że tam, że ciebie lubi w zasadzie, no ale ten Korwin, wiadomo, ruski agent czy coś w tym stylu, w związku z czym on nie wie, nie może i tak dalej, i tak dalej. No, mnie to też bardzo zadziwiło, chociaż ostatni jego wpis, taki enigmatyczny, nie wiem, czy to czytałeś, jest taki już właściwie dwuznaczny, no ale ja Nie się. czytałem. Nie czytałeś? No Nie to wiem, jak. ostatni tak sprzed tygodnia, że Co to on było? zagłosuje na kandydata, który tam jest przeciwko aborcji i tak dalej, i tak dalej. Czy wymienił te wszystkie cechy, które teoretycznie powinny niby do ciebie pasować, ale czy on to sobie jako taki zbiór otwarty traktuje i tam jeszcze kogoś wrzuca do tego worka, to ciężko powiedzieć. W każdym razie. Znaczy, no wiemy, że z takiej ideowej prawicy mamy jeszcze Piotrowskiego i Żółtka w wyścigu prezydenckim. I jak się sformułuje kryteria bardziej pod konserwatywnych liberałów, to się zawsze Żółtek złapie, a jak bardziej tak katolicko-konserwatywnie, to Piotrowski. Nie wchodząc już w dyskusję o ich jakby zależności, niezależności, no to jakby rozumiem taką wypowiedź. Moim zdaniem Wojciech Cejrowski to jest zupełnie inny przypadek niż Gadowski. Absolutnie nie zestawiałbym ich ze sobą. Dlatego, że Wojciech Cejrowski jest moim zdaniem realnie osobą niezależną, która tą niezależność swoją lubi bardzo podkreślić. I mieliśmy tam jakby napięcia z Wojciechem Cejrowskim ze 2 czy 3 razy, ponieważ on jest niezwykle wrażliwy na punkcie wykorzystania swojego wizerunku i czasem ludzie odpowiedzialni za media społecznościowe, jak Wojciech Cejrowski coś powie pozytywnego, to zaraz chcą to wykorzystać, biorąc cytat i zdjęcie, i później jest awantura, że ostatnio chyba prowadzący któryś z profili partii Korwin to zrobili, że wykorzystali zdjęcie Cejrowskiego i zaraz Wojciech Cejrowski to potępia i się odcina i mówi, że przecież nigdy nie wyrażałem zgody, żebyście wykorzystali mój wizerunek i tak A dalej. Korwin to ruska agentura, to rzuci tam. Mówiłem, że nie popieram żadnej partii i tak dalej, nie? Więc to jest trochę co innego. To znaczy, to jest podkreślanie swojej pozycji jako takiej osoby skrajnie niezależnej i zdolnej skrytykować każdego, nawet ludzi, którzy mają w wielu sprawach bardzo podobne poglądy, i recenzować nas, coś, co szanuje, recenzować nas, nazwijmy to, z prawej strony, to znaczy podnosić nam poprzeczkę, tak? Na zasadzie, chłopaki, jesteście konserwatywni, ale za mało. I tu, i tu, i tu chciałbym, żeby było więcej. No i to jest coś, czego potrzebujemy, tak? To znaczy, żebyśmy mieli recenzentów z prawej strony, a nie takich, którzy będą kręcić nosem, o, wy za ostro jedziecie, prawda? Powinniście tu iść do centrum, bo tak to nic nie osiągniecie i tak dalej. To jak będziemy mieć takich doradców, to skończymy jak jakaś Platforma Obywatelska, nie? Także akurat Wojciecha Cejrowskiego lubię i szanuję, chociaż czasem te jego krnąbrne i zaczepne stanowiska, no, są trudne do przełknięcia, muszę powiedzieć. I zdarzyło się, że i mnie personalnie tam jakby skrytykował, ale i pochwalił z drugiej strony. No nie, on Także tam ma do siebie jakąś słabość, bo ja ja się pamiętam lata temu. wychowałem na tym, że WC Kwadrans to był program, który się oglądał w TVP jako takie okienko do treści niepoprawnie politycznych i choćby Wojciech Cejrowski tam nas jeszcze 3 razy skrytykował, to chyba sympatia do niego mi nie przejdzie, bo po prostu to jest kwestia mojej młodości po prostu, także. Nie no, ja pamiętam, jak tam lata temu jakieś urodziny urządzałeś, czy tam coś tam, i on Był był gościem u na mnie, bosaka tam był u siedział w mnie gościem centrum na w tej imprezie, knajpie, więc tak było. to było zabawne, bo ja go też znam jeszcze z wcześniejszych lat, no to wtedy jeszcze w butach chodził, nie? Potem to mu się zmieniło. Oczywiście to jest, ja to traktuję jako taki element kreacji, no ale to wiadomo, każdy Korwin ma muszkę, ten ma kolorowe koszule i oszczędza na butach, dzięki czemu wszyscy go dostrzegają, tak? To No, i tak, i jest. właśnie to też trzeba podkreślić, że moim zdaniem wiele osób, często niektórych prawicowych autorów, zbyt mocno analizuje przez pryzmat logiki politycznej, a kiedy ktoś jest autorem książek, czy w przypadku Wojciecha Cejrowskiego autorem też publicznych występów biletowanych. To też, moim zdaniem, to jest przypadek i Cejrowskiego, ale też w pewnym stopniu Rafała Ziemkiewicza. Inna sprawa, że Rafał Ziemkiewicz trochę podryfował w kierunku obozu rządzącego, ale jeszcze zanim to stał bardzo mocno w rozkroku między różnymi kręgami przez kilka lat. Ja to tłumaczyłem w ten prosty sposób, że po prostu ludzie, którzy sprzedają książki w dużych nakładach, muszą też w pewien sposób swój wizerunek publiczny adresować do wszystkich, którzy te książki chcą kupić. I nie oszukujmy się, przez lata zarówno książki Cejrowskiego, jak i książki Ziemkiewicza, moim zdaniem, kupowało mnóstwo osób, które głosowały w międzyczasie na PiS. I byłoby nieracjonalne wręcz z punktu widzenia ich jako autorów odpychać tych ludzi od